Pierwszego dnia Paschy, gdy zgodnie ze zwyczajem zabijano i spożywano baranka, uczniowie spytali Jezusa, gdzie chciałby spożywać kolację paschalną. Wysłał więc dwóch uczniów, by poczynili niezbędne przygotowania. Idźcie do miasta, powiedział, a gdy spotkacie mężczyznę z dzbanem wody, pójdźcie za nim. Wejdźcie do domu, do którego on wejdzie, i powiedzcie właścicielowi: nasz nauczyciel prosi, abyśmy obejrzeli pokój przygotowany dla nas na świąteczną kolację. Wtedy zaprowadzi was na górę do dużego, wysprzątanego pomieszczenia. Tam przygotujcie posiłek. Poszli więc do miasta i zastali wszystko tak, jak powiedział Jezus. I zajęli się przygotowaniem kolacji. Wieczorem przybył Jezus wraz z dwunastoma. Gdy zaczęli posiłek, powiedział: mówię wam, jeden z was siedzących tu ze mną zdradzi mnie. Ale to chyba nie ja, panie, mówili zasmuceni jeden przez drugiego. Jeden z was, dwunastu. Ten, który jednocześnie ze mną sięga do półmiska, odpowiedział. Ja, Syn Człowieczy, muszę umrzeć, zgodnie z tym, co dawno zapowiedzieli prorocy. Marny jednak los tego, kto mnie wyda. Lepiej byłoby, aby się wcale nie urodził. Później, podczas kolacji, Jezus wziął do rąk chleb. Podziękował za niego Bogu, połamał go na kawałki i podał uczniom, mówiąc: weźcie, to jest moje ciało. Wziął też do ręki kielich z winem. Podziękował, podał im i wszyscy z niego pili. To jest moja krew, pieczętująca przymierze, powiedział. Przelewam ją, aby wielu otrzymało przebaczenie grzechów. Oświadczam wam, że nie skosztuję już wina do dnia, gdy będę pił nowe wino w Królestwie Bożym. Potem zaśpiewali pieśń i poszli na Górę Oliwną. Wszyscy mnie opuścicie, mówił do nich Jezus. Stanie się tak, jak Bóg zapowiedział ustami proroków. Uderzę pasterza i rozproszą się owce jego stada. Lecz gdy znów powrócę do życia, udam się do Galilei i tam się z wami spotkam. Ja cię nigdy nie opuszczę, zapewniał Piotr, nawet jeśli inni odejdą. Zapewniam cię, że jeszcze tej nocy, zanim o świcie dwa razy zapieje kogut, trzy razy zaprzeczysz, że mnie znasz, odpowiedział Jezus. Nigdy, zdecydowanie zaprotestował Piotr, nie wyprę się ciebie, nawet gdybym miał iść z tobą na śmierć. Pozostali również przysięgali wierność Jezusowi. Wszyscy razem udali się do ogrodu zwanego Getsemane. Jezus rzekł wtedy: usiądźcie tutaj, a ja pójdę się modlić. Zabrał ze sobą tylko Piotra, Jakuba i Jana i ogarnął go lęk oraz głęboki niepokój. Moją duszę ogarnął śmiertelny smutek, powiedział. Zostańcie ze mną i czuwajcie.
Odszedł na bok, padł na ziemię i zaczął się modlić, aby, jeżeli to możliwe, ominęła go ta straszna chwila. Ojcze, mówił, ty możesz wszystko. Oddal ode mnie ten kielich cierpienia. Jednak to twoja wola niech się stanie, a nie to, czego ja chcę. Wrócił do trzech uczniów i zastał ich śpiących. Wtedy powiedział do Piotra, Szymonie, śpisz? Nie dałeś rady czuwać ze mną nawet przez godzinę? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie poddali się pokusie. Duch jest gorliwy, ale ciało słabe. Ponownie odszedł i dalej się modlił. Lecz uczniowie byli tak bardzo zmęczeni, że gdy do nich wrócił, znowu spali. Zawstydzeni tym, nie próbowali nawet się tłumaczyć. A gdy przyszedł do nich po raz trzeci, powiedział, wciąż spokojnie śpicie i odpoczywacie. Starczy już. Wybiła moja godzina. Teraz ja, Syn Człowieczy, zostanę wydany w ręce grzeszników. Wstańcie. Chodźmy. Nadchodzi już ten, który mnie zdradził. Ledwie skończył mówić, stanął przed nim Judasz, jeden z 12, na czele zgrai uzbrojonej w miecze i pałki, wysłanej przez najwyższych kapłanów, przywódców religijnych i starszych. Ten zdrajca tak się z nimi umówił. Łapcie i aresztujcie tego, którego pocałuje na powitanie. Gdy się więc tylko zbliżyli, Judasz podszedł do Jezusa. Mistrzu, rzekł. I przywitał go pocałunkiem. Wówczas pozostali rzucili się na niego i złapali go. Wtedy jeden z uczniów wyjął miecz, zamachnął się i odciął ucho słudze najwyższego kapłana. Czy jestem jakimś groźnym przestępcą, że przyszliście po mnie aż tak uzbrojeni? Zapytał Jezus. Dlaczego nie zatrzymaliście mnie w świątyni? Przecież codziennie tam nauczałem. Wszystko jednak dzieje się zgodnie z tym, co przepowiedziały o mnie proroctwa. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli. Jedynie z tyłu, w pewnym oddaleniu, szedł za nim jakiś młody człowiek w lekko narzuconej na siebie koszuli. Lecz gdy napastnicy próbowali go schwytać, uciekł nagi, pozostawiając w ich rękach tylko podartą koszulę.